dzisiaj zacznę tak nietypowo. Pewnego razu na moje urodziny dostałam kartkę z napisem: marzenia są po to, aby się spełniały. Wiadomo, że jest to napis taki motywujący i tak dalej, ale dzisiaj to coś się spełniło. Otóż wczoraj przyszedłem sobie na sesję zdjęciową do filmu. Poszedłem kompletnie w ciemno, bo nie wiedziałam do jakiego filmu. Tylko wiem, zrobili mi po prostu dwa zdjęcia. Tak by the way to iPhone'em 7, także szczególnie. Dwie dziewczyny, także już w ogóle szczególnie. I tak. Powiedzieli, że jutro około godziny 10, od 10 do 11 zadzwoni pani reżyser, że tam wyśle SMS-a i powie, czy casting się powiódł, czy nie. I tak, jak widzieliście na początku filmu, powiódł się. I właśnie dostałam SMS-a, znaczy w sumie mi tata dostał. I dzwoni do mnie pani reżyser i mówi, czy taka i taka godzina by mi się, kurczę, spodobała. Taka dosłownie była moja reakcja. O taka. Kurde, tak szczęśliwy to ja nigdy nie byłem. Bo tak jak mówiłem, spełniło się moje marzenie. I jutro będę miał właśnie takie pierwsze spotkanie. Boję się jednej rzeczy. Boję się, bo pani prosiła mnie, abym zapisał mój wzrost, wagę i obwód klatki piersiowej. To może być szokujące dla pani, bo ja mam lekko taką troszeczkę niedowagę. Dlatego zawsze specjalnie ustawiam kadry takie, żeby wydawało się, że jestem wysoki. Półtora... tak? I jutro, słuchajcie, mam sesję zdjęciową do jakiegoś filmu. Mam oczywiście wziąć jakieś trzy stroje na zmianę. Ja wiem, po co trzy stroje, bo jak w pierwszym przyjdę, to kurczę, popłaczę się albo posikam, kurde, ze szczęścia, więc muszę mieć drugi. A jak nie drugi, to jeszcze i trzeci pewnie do tego. No i tak, generalnie to jest cały taki vlog. Teraz tak sobie myślę, kurde, nie bierzcie tego tak, wiecie, tak na mega poważnie, bierzcie to w ogóle z dystansem, tak jak moje wszystkie filmy. Bo ja nie robię po prostu tego vloga po to, żeby się wam pochwalić, że patrzcie, jak jestem super, będę tam, nie wiem, w jakimś filmie. Możliwe, że ten film nie będzie nawet ani w internecie, w telewizji to na pewno go nie będzie, ale... Znaczy, nie wiem, ja w ogóle nie wiem, na jaki to będzie film. Może on będzie, nie wiem, załóżmy w telewizji, a może on w ogóle będzie tylko u tej pani reżyserki na dysku zapisane. Także ja nic nie wiem, nie bierzcie tego w ten sposób, że ja tutaj się wam chwalę. Ja przede wszystkim kręcę filmiki z pasji, więc jeżeli coś mnie zdenerwuje, powiem wam o tym. Jeżeli coś mnie pocieszy właśnie tak jak teraz, powiem to o tym. I po prostu to jest właśnie ten cały vlog. Bardzo mi dziękuję za obejrzenie i to tyle. I nie wiem, czy będę właśnie robił vloga z jutrzejszego tak naprawdę, z tego spotkania całego, jak tam będę, bo żyłem przez przypadek z tej... Tak będę się cieszył, że mogę zapomnieć nagrywać. Tak, albo to po prostu, może będę zajęty jakimiś innymi tam ważniejszymi czynnościami, tak? Także to na tyle, na razie i cześć!